Dziękujemy Ci za te nauczania, które będą teraz. Dziękujemy Tobie za słowa. Jesteśmy skupieni na nich. Duchu Święty, Ty jesteś tym, który wskazuje nam, jak ma funkcjonować realnie małżeństwo i rodzina. Duchu Święty, jesteśmy gotowi, aby przyjmować od Ciebie prowadzenie, korektę. Jesteśmy gotowi, żeby to, co będziesz do nas mówił, przynosiło nam efekty. Jesteśmy zdecydowani na to. Amen. Przyjaciele, więc mamy dalej nasze warsztaty. Małżeństwo i rodzina. Teraz te poprzednie, które były, dostałem bardzo dużo informacji takich naprawdę dobrych, że ludziom to pomogło. Pomogło bardzo i wierzę, że dalej to, co będziemy robić, potem zrobimy z tego oczywiście płytę, będzie bardzo dobrze wpływało na głębokie zrozumienie małżeństwa i rodziny. I obali stereotypy. Ja chcę dzisiaj mówić na tym pierwszym spotkaniu o wyborze życiowego partnera. I tak trzeba zacząć od tego, że nie szuka się męża czy żony w tym celu, żeby nasze życie zostało spełnione. Mąż czy żona, oni nie mają za zadanie spełnić naszego życia. Mąż czy żona nie mają też dać nam poczucia bezpieczeństwa. Mąż czy żona też nie mają nas uzdrowić. To nie po to jest. To Bóg nie po to zaplanował. Jeżeli potrzebujemy męża czy żony dlatego, żeby się zrealizować, żeby się uzdrowić, żeby wyjść z różnych patologii naszych, to jest chore. To chore jest. To trzeba w ogóle pokutować z tego. Słowo Boże mówi, że opuści syn ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i będą jednym ciałem. Mówiłem o tym, tak jak Bóg stwarza osobno mężczyznę i kobietę, tak później on ich łączy, aby oni razem przeżywali życie i doświadczali głębi Boga razem. Ale żeby oni mogli razem doświadczać głębi Boga, to najpierw osobno muszą doświadczyć głębi Boga. To nie ma takiego czegoś, że to małżeństwo, ono spowoduje, że nasza osobista głębia Boga będzie zaspokojona. No nie będzie. Nie będzie. Ponieważ w małżeństwie zaczyna zachodzić reakcja miłości wzajemnej, orientacji na drugiego człowieka, więc tak naprawdę to nas zaczyna odciągać od osobistego zgłębiania Boga. Małżeństwo cię odciągnie. Ja w ogóle ludzie myślą, że małżeństwo ludzi sprowadzi do większej głębi Boga, obcowania z Bogiem na zasadach indywidualnych, to się w ogóle myli. To się bardzo myli. Bo Święty Paweł mówi, że kto ma męża czy żonę, to się w ogóle stara zaspokoić męża czy żonę. A kto nie ma męża czy żony, to stara się zaspokoić Boga. Wy rozumiecie? To jest w ogóle ciekawe. A więc tak naprawdę, jeśli my myślimy, że małżeństwo spowoduje, że nasza osobista relacja z Bogiem pójdzie głębiej, to jesteśmy w błędzie. Czyli nasza osobista relacja z Bogiem, ona najpierw musi być rozbudowana, a dopiero później małżeństwo doprowadzi do tego, że tam zacznie powstawać produkt też Boży, ale zupełnie innego rodzaju. To będzie inna relacja. Tam się zaczną wytwarzać
inne rzeczy, ale nie te, które są w osobistej relacji z Bogiem. Dlatego też małżeństwo zawsze i do końca to będą dwie odrębne, suwerenne jednostki przed Bogiem. To nie będzie czegoś takiego, że do nieba się wejdzie z żoną czy z mężem za rękę. Się nie wchodzi tak do nieba. Do nieba się wchodzi w solóweczkę. Solóweczka. Tak się do nieba wchodzi. Niektórzy tu myślą, że się do nieba tam wchodzi, jesteśmy razem. Nie, to każdy swój ciężar poniesie. W niebie, jak już wiecie doskonale, za mąż się nie wychodzi i się nie żeni. Tak? Małżeństwo jest natury ziemskiej, tam w niebie. Oczywiście my będziemy wiedzieli, kto był naszym mężem czy żoną i będziemy mieli fajne ze sobą relacje w tym niebie. Natomiast to będą zupełnie inne relacje niż są tutaj. Zapewnią was, że lepsze. Lepsze. Zawsze lepsze tam będą, ale inne. 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 Dlaczego? Bo tam każda osoba będzie absolutnie w 100% spełniona Bożą obecnością i nawet do głowy komu nie przyjdzie, żeby próbować być stymulowanym przez męża czy żonę. Nie, to w ogóle wiecie, to w niebie to śmieszne będzie. Małżeństwo to śmieszna sprawa w ogóle w niebie. Małżeństwo jest natury ziemskiej. Tutaj na ziemi ono ma być realizowane. Tutaj, bo tutaj ono na ziemi, ono odgrywa tu na ziemi ważną rolę, nie w niebie. Bo ono tutaj na ziemi doprowadza nas do tego, że my zaczynamy prezentować pewną formułę miłosną, której sami nie zaprezentujemy należycie. Dlatego w małżeństwo nie wchodzimy po to, żeby się uzdrowić, żeby się zaspokoić, żeby dać sobie jakąś tam szansę przetrwania. Bo wiecie, jak się tak wchodzi w małżeństwo, to najczęściej to małżeństwo się rozpada później. Albo żyje się jak kot z psem, proszę ciebie, i się patrzy na siebie pół życia, bo jest się albo, wiesz, moralistą, albo jest się religijnym i się nie rozwodzi, tylko tak się siedzi, rozumiesz, i dzieci na to patrzą i płaczą. Ja to czasami się zastanawiam, w jaki sposób niektóre małżeństwa dzieci mają. Jak oni to zrobili, że im się dzieci urodziły. Jak oni żyją ze sobą jak pies z kotem, a oni upili się na którego Sylwestra na 100%. Potem tylko zapytać o datę urodzenia dziecka, to mi więc na Sylwestra wypada, bo na urodziny, imieniny jakieś, pochlali się, właściwie poszli do łóżka, potem znowu poszli na następną imprezę za pół roku, znowu do łóżka. To po trzeźwemu nie są w stanie ze sobą być. To bardzo często tak jest. Tak ludzie żyją. Ale to nie jest zamysł Boży, żeby tak wyglądało małżeństwo, tak? Dlatego w małżeństwo wchodzimy, kiedy mamy poczucie bezpieczeństwa i spełnienia w Chrystusie. To się wtedy wchodzi w małżeństwo. Ja już nie mówię, jeżeli dochodzi do tego, że to małżeństwo jest, bo to jest zupełnie inny parametr, jeżeli już te małżeństwa są i się rodzą na ludzie na nowo w trakcie tych małżeństw, to jakby nie o tym mówię, bo jakby ja jakby bo tam zachodzi reakcja inna. Tam na przykład już trzeba pracować na tym, co się ma. Czasami też jest tak, że jak takie małżeństwo, ono się nawraca, a już są małżeństwem wcześniej, to tak naprawdę, czasami tak naprawdę na początku, to oni zaczynają padać, w jakim miejscu oni są. Co tu w ogóle jest, jak to zacząć teraz od nowa, cholera? To niby ten papier jest, niby to wszystko jest, ale teraz się w ogóle poobserwujemy w ogóle, o co tu chodzi z nami, bo my nie wiemy, jak tu żyć, tak? Niby się znamy, a się nie znamy. Często jest dużo pracy w tym, żeby w ogóle wykasować z siebie ten wizerunek starego człowieka, bo to się okazuje, że w świecie on był chamem, ona czarownicą, no i teraz w ogóle ona patrzy na niego jak na chama, on jak na czarownicę, no i teraz kurczę, wiesz, trzeba w ogóle jakoś. Okazuje się, że to już nie czarownica, tylko siostra w Chrystusie, to już nie ham, tylko brat w Chrystusie, no ale nawyki pozostały jeszcze. Hamsko czarodziejskie. Bo ta dusza się uświęca, no to trudne. To trudna sprawa jest trochę. Tak? Jest troszkę inna formuła, ale jest łaska na to. Dzisiaj nie będę o tym mówił. Natomiast dzisiaj chcę mówić o tym, jak w ogóle zaczynamy ten temat małżeństwa. Bo my możemy bardzo wielu ludziom pomóc też w tym, żeby ich wyprowadziły z pewnego błędnego koła. Młodych ludzi też, czy też takich, może niekoniecznie młodych, ale takich, którzy nie mają męża, czy nie mają żony. Chodzi o to, że wskażemy im, którędy, jak.
teraz następna rzecz jest taka, że my musimy zrozumieć, że małżeństwo to nie jest jakby pierwszy punkt naszego życia. To nie jest małżeństwo. Że ja teraz dążę do małżeństwa w życiu. Nie dążę. Małżeństwo, ono ma swoje miejsce w życiu, ale to nie jest number one. Tak samo jak rodzina to nie jest numer jeden. Wiecie, wielu z was mogliście, wielu z was mogło słyszeć różnego rodzaju religijne nauczania, jak to Bóg kocha rodzinę. Wiecie, ja w ogóle też tak wiele lat mówiłem, w ogóle tak nauczałem. Wiele lat. A potem, któregoś dnia, rąbnęło mnie jak krąg z jasnego nieba. Wiecie, co zobaczyłem? Że Jezus wcale nie był taki rodzinny. I to mnie rozwaliło. Ja mówię, o Boże, Jezus nie był rodzinny. W ogóle nie znalazł sobie żony, primo. W ogóle, wiecie, facet sobie, bo mnie by w ogóle nie przeszkadzało, jakby Jezus żonę miał. Ludzie mówią tak, bo jego żoną jest Kościół. Ja nie wiem, czy żoną jest Kościół, bo to w ogóle jest jakieś enigmatyczne sformułowanie, że Jezusa żoną jest Kościół. Mówię, to tak jest, to w duchu tak, to w ogóle na poziomie nieba, nie tu na ziemi. To mówię, uspokójcie się tam, że żona Kościół, bez przesady. No. Mnie by nie przeszkadzało, jakby Jezus miał żonę i dzieci. W ogóle. Wiesz, o co chodzi? To dla mnie nie ma żadnego problemu, to by w ogóle niczym nie uwłaczyło jego boskości, wiesz, nie? Ale Jezus z wyboru, no nie wybiera sobie tej żony, on nie ma żony. W ogóle to już pierwsza rzecz, on nie ma żony, on już żyje bez żony. Taki numer robi. Ty. On wybiera. On nie jest skazany na bycie bez żony. On wybiera życie bez żony. Druga sprawa, w ogóle jak on traktuje swoją rodzinę, wiesz, w ogóle wychodzi od nich. To już w wieku 12 lat widzimy, jak on ich traktuje. Mówi, czy wy nie wiecie, ty 12-latek do nich wyjeżdża, ty. Mówi, czy wy nie wiecie, że powinienem być w domu ojca mego, ty. Został w Jerozolimie, że oni poszli dalej. Potem widzimy, że robi spotkanie przebudzeniowe, matka tam z braćmi przychodzą, bo już myślą, że zwariował dokumentnie, tak? I wiesz, powiedz, że przyszliśmy, Tak? My jego rodzina przyszliśmy, tak? A ten nie wychodzi do nich i mówi, a kto jest moją rodziną? A kto to jest moja matka i bracia? Każdy, kto słucha słowa Bożego, to jest moją matką i braćmi. No i koniec. Te teksty jego, wiesz, kto by nie miał w nienawiści ojca, matki, braci, sióstr, to mi rzuciło w ogóle obraz, to w ogóle nie był rodzinny człowiek. Czyli on pokazuje nam, że rodzina, ona jest ważna, ale też pokazuje miejsce tej rodziny. Czyli to nie jest number one, mieć męża, żonę, dzieci. Ludzie mówią, ja marzę o tym, żeby mieć żonę, męża, dzieci. Ja mówię, no to dobrze jest, to fajnie jest mieć męża, żonę, dzieci. Ale mówię, wiesz co, a ja tu mam inne marzenia. No ty masz żonę, męża, dzieci. Ja nie mam żony, to nie chodzi o to, ja tu siedzi żona, ale ja nie mam żony. Ja mam dzieci, ale ja nie mam dzieci. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nie mam. W razie czego jest wolna. Dlaczego? Słowo Boże mówi, kto ma żonę, niech żyje, jakby żony nie miał. Kto ma męża, niech żyje, jakby męża nie miał. Co to są za teksty? Co to znaczy? To znaczy, że to nie jest coś, tak, na czym, tak, budujemy jako na fundamencie. To nie to. To ma swoje miejsce, tylko dlatego małżeństwo to nie może być celem życia. Rodzina nie może być celem życia. To nie jest cel. Dlatego jest napisane, tak, że wy dbajcie o sprawy królestwa, a wszystko inne będzie wam dodane. Więc my też rozumiemy, o co chodzi z małżeństwem i z rodziną. Ja jestem pierwszy za małżeństwem, bo ja w ogóle, ja jestem za małżeństwem w ogóle. Ja osobiście jestem za małżeństwem, to jest takie moje subiektywne. Ja, mając do wyboru nie małżeństwo i małżeństwo, ja wybieram małżeństwo, ja. Ja uważam, że małżeństwo uszlachetnia, ja uważam, że małżeństwo uszczęśliwia, ja tak uważam, to jest moje. Ja jestem uszlachetniany przez moje małżeństwo, moją rodzinę, ja mi jest lepiej w życiu, lepiej mi jest,
lepiej mi jest z żoną, z dziećmi, niż bez żony, bez dzieci. Ale ja mam to ustawione w odpowiednim miejscu. Moja żona kiedyś powiedziała, mówi, to małżeństwo dlatego jest możliwe, bo kocham Chrystusa bardziej niż Artura. I rozumiecie, i to są rzeczy sensowne. To jest sensowna rzecz. Sensowna rzecz. Małżeństwo ma miejsce swoje w Królestwie, ale nie wierzcie w takie głupoty, że to w ogóle Bóg jest Bogiem rodziny. Bóg jest tak samo Bogiem rodziny, jak nie rodziny. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? To w ogóle tak jest Bóg. Bóg jest takim samym Bogiem mężów, żon, jak kawalerów, rozwodników i wszystkiego innego, bo to jest natury ziemskiej. Ziemskiej, nie niebiańskiej. To wszystko się tak ustawiało. Jak ja często słyszę, jak ludzie mówią, wiesz, bo Pan mi tu kazał zrobić to, tu kazał to w małżeństwie, to ja mówię, weź, uspokój się, nie mieszaj Boga w te sprawy, bardzo Cię proszę, to będzie najlepiej z tym wszystkim, nie mieszaj. Natomiast kiedy my już decydujemy się na małżeństwo i my chcemy mieć męża czy żonę, to teraz pierwsza rzecz, na którą my zaczynamy zwracać uwagę, to jest impuls Boży. To jest Boży impuls. I Boży impuls jest dwojakiego rodzaju. Ja uważam, że Bóg jest swatem. Jestem o tym przekonany, że to Bóg swata ludzi. I ja nie będę tego rozwijał za bardzo, bo tu nie o to chodzi. Natomiast chcę wyjaśnić w tym momencie takie coś, bo wielu ludzi powie, no wiesz, ale my się poznaliśmy, kiedy nie znaliśmy Boga. Ja mówię, no bo się wam udało. I ludzie nie chcą tego słuchać, jak ja mówię, że się wam udało. Ja mówię tak, wierzysz w przypadki, a ludzie mówią, u Boga nie ma przypadków. Ja mówię, no widzisz, to słabo Biblię czytasz. Bo ja wierzę w przypadki, bo to jest biblijne. Kaznodziei Salomona, jak wół jest napisane. Jeśli w wyniku jakiegoś przypadku zdarzy się to czy tamto. Tak? Czym jest przypadek? Tu ładnie kiedyś dostałem od siostry informację, że przypadek to Bóg przechodzący inkognito. Bardzo dobra rzecz. Udało się wam się znaleźć. Udało się. Bo się może udać. Poza tym jest też tak, że Bóg jest Bogiem, który doskonale wie, jaka jest twoja przyszłość. On to widzi. I musisz znowu uwierzyć w coś takiego, że on robi różne inspiracje w życiu człowieka. Różne inspiracje. I powstają małżeństwa, które dopiero później się nawracają. Rozumiecie? Jest to troszkę podobne do tego, że moje życie było chronione przez Boga, jak byłem jeszcze bandytą. Rozumiecie? To z tej parafii jest troszkę. Że ja wychodziłem cało z takich opresji, że się w głowie nie mieści. Większość moich znajomych, robiących to, co ja, nie żyje. Wielu jest wyniszczonych fizycznie, ogromna ilość siedzi i ma popraną przyszłość. Rzadko kto przetrwał, a ja przetrwałem, jak szczur w żelaznym sklepie człowieku. Przetrwałem, dlatego że on mnie chronił. Dlaczego on mnie chronił? Bo wiedział, że taka kanalia kiedyś się nawróci. I ta kanalia będzie kaznodzieją wiary z bardzo wysokim poczuciem własnego bezpieczeństwa. On to wiedział. I troszkę tak jest z małżeństwami, wiecie. Że Bóg wie, że ludzie się nawrócą i też ich tak kurczę trochę w ogóle popycha w ich stronę. I oni się tak znajdują, wiecie, nie? Ale to jest rzecz wtórna. To nas dziś jakby o tym nie musimy, na to nie mamy wpływu żadnego. Natomiast mamy wpływ na to,
że jesteśmy bez męża, bez żony i teraz wybieramy sobie męża czy żonę. Albo też mamy ludzi, którym pomagamy, ucząc ich w odpowiedni sposób. A więc tak naprawdę są dwa rodzaje impulsów Bożych. Zdarza się tak, zaznaczam, że bardzo rzadko, że Duch Święty prowadzi człowieka do jego partnera życiowego w sposób łamiący wszystkie standardy. Ale to nie jest zasada. Krótko powiedziawszy, zdarza się, że w życiu człowieka, który modli się o męża czy żonę, następuje taki przepotężny impuls wewnętrzny: to jest twój mąż, to jest twoja żona. I ty jesteś pewny w 100%, że to jest twój mąż czy twoja żona. I tam nie ma w ogóle bata, koniec. Ty się nikogo nie pytasz, nikogo się nie radzisz. Rozumiesz? Ty po prostu wiesz, że wiesz, że wiesz. Rozumiecie? Wiesz, że wiesz, że wiesz. Rozmawiasz sobie za jakiś czas z tą osobą, ta osoba ci daje kosza, a ty i tak wiesz, że będzie dobrze. Rozumiesz? Ty wiesz, że wiesz, że wiesz. I idziesz jak koń z tymi klapkami. Ale to jest rzadkie. To jest rzadkie. I drugi impuls duchowy, impuls naszego odrodzonego ducha. Jest to wewnętrzne przekonanie, że dana osoba może być twoim mężem czy żoną. Co to oznacza? Oznacza to, że jest to osoba spośród kilku, może kilkunastu osób na świecie, która może zostać twoim mężem czy żoną i będziesz z nią szczęśliwy. Nie jest to jednostkowy kierunek. Nie jest to pokazane, to jest pan X, to jest pani Y. Bo ten jednostkowy kierunek to jest ta właśnie bardzo rzadka forma. Ale ta druga, czyli przekonanie ducha, jest o wiele częstszą formą. I ono ma być przez nas poszukiwane. Tego szukamy. Szukamy wewnętrznego przekonania, że pan X ma być naszym mężem, czy pani Y ma być naszą żoną. Wewnętrzne przekonanie. Oczywiście czytelność wewnętrznego przekonania zależy od poziomu poznania Boga, poziomu wiary, no i oczywiście zaburzeń duszy. No bo ja znam mnóstwo informacji z ludzi, bo jestem przekonany, że ona ma być moją żoną. Ja mówię, nie. To nie jest przekonanie. A co to jest? Mówię, cycki ci się jej podobają. A skąd ty wiesz? Ja mówię, słowo wiedzy. Patrzy na mnie, powiedzie, jak to? Ale tak to. Przecież człowiek, ja mam 46 lat i nie mam kręconych wozów bez przesady. Ja znam życie jak stary koń. Czy ja widzę ciebie, mówię, ty, w tobie nie ma grama duchowości, jeżeli chodzi o tą relację. Ty masz wewnętrzne przekonanie, a najlepszy numer dla ciebie, że potrafi być jakaś jedna osoba w społeczności i są cztery wewnętrzne przekonania, że to ma być ich żona albo ich mąż. Jest taki jeden pastor, pisał książkę, on był kawalerem. Kościół miał mniej więcej, tam było około 70 osób. 11 kobiet miało wewnętrzne przekonanie, że to będzie ich mąż. A co z nich? Wiesz, o co chodzi? Ale bardzo pan mi powiedział. Wiesz, o co chodzi? Nie. Wewnętrzne przekonanie, przyjaciele, to też jest coś, co jest dla nas czytelne na różnych poziomach. I naprawdę trzeba dbać o to, żeby poznawać coraz bardziej Boga, tak? Wychodzić z zaburzeń duszy i poruszać się w wierze. Rozumiesz? Jak w każdej dziedzinie życia, ludzie. Ale na pewno wewnętrzne przekonanie jest punktem wyjścia. Czyli w nas musi zaistnieć jakaś informacja duchowa, że ten to ten, czy też ta to ta. Możesz tego nie rozumieć do końca, możesz nie czaić, rozumiesz? Ale musi nastąpić impuls. A więc rozwijamy się duchowo, jesteśmy blisko Boga, jesteśmy ludźmi wiary, wychodzimy z zaburzeń i dostajemy informację, tank. Okej, Panie Boże mój. Punkt pierwszy za nami. Wewnętrzne przekonanie, że to jest ten człowiek, czy też
jeden z tych ludzi, którzy są dla nas. Niektórzy mówią, jak to jest możliwe, że parę osób może Bóg przewidzieć? No możliwe. Jest to możliwe, dlatego że w ogóle Bóg jest mądry, wiecie o tym? To jest w ogóle taka mądra postać jest. W ogóle, która musi w sobie połączyć wiele aspektów, takich jak na przykład wolna wola człowieka. Słyszeliście o takiej instytucji, wolna wola człowieka? I teraz sobie wyobraźcie, że Bóg powołuje, proszę Ciebie, w Polsce taką panią dla takiego pana, rozumiecie? A temu panu nagle się przedstawi, żeby w Zimbabwe kościół zakładać. No i co? Bóg wie o różnych ruchach. Wie o tym, że człowiek może różnie wybierać. A więc na przykład w różnych miejscach świata, rozumiecie? W danym czasie mogą być osoby, tak? Przewidziane dla niego na męża czy żonę, to proste jak drut. Bóg to nie jest w ogóle jakaś taka zero-jedynkowa formułka. Ludziom się wydaje, to w ogóle o tak ma być. A Dawid miał 17 żon, tak? I wszyscy byli szczęśliwi w tym kotle. A on nazywany człowiekiem według serca Boga. Ja nie rozumiem tego zjawiska, ale on taki był, on kochliwy był. To nie był jak Salomon. Salomon był popieprzony jak piątek z pankracją w konsekwencji pod koniec swojego życia, ale nie Dawid. Dawid miał 17 żon, rozumiecie, którą każdą z nich kochał, tak? Każdą doprowadzał systematycznie do orgazmu, bo prawo tak kazało, każdą utrzymywał finansowo, rozumiesz, i każdą dzieci wychowywał. Jak on to robił? Nie wiem. Ale Jezus jest nazywany synem Dawidowym. A? I to się nie mieści w naszych gabarytach moralnych. Ja wiem. Tylko ja dawno się zorientowałem, że Bóg nie jest moralny. Ja dawno temu się zorientowałem. Tylko Bóg to Bóg. Ja nie muszę tego rozumieć, ja nie muszę tego trybić. Tak? Ja nie muszę. Ja znam podstawową formułę Bożą, że idealna formuła to jest jeden mąż i jedna żona. Ja to wiem. Tylko że Bóg bierze pod uwagę szeregi ułomności w ludziach. To są ułomności nasze. I co? Przez to, że są te ułomności, tak? Które są zakorzenione na przykład w wolnej woli, to co? To teraz Bóg, On ma jedną osobę dla jednego człowieka, rozumiesz, że ten człowiek pojedzie w inną część świata i tam nie będzie tej osoby na przykład. Która? A więc przekonanie ducha to niekoniecznie jest przekonanie w związku jedynie, że to tylko i wyłącznie ta osoba, ale to jest jedna z opcji dobrych dla Ciebie. Jedna z opcji. Dlatego na przykład człowiek może być przekonany na jakimś odcinku, rozumiecie? Ja zaraz pokażę Wam coś. Na jakimś odcinku, że to ta osoba, a tak? Ale idąc dalej, dowie się, że to nie będzie ta osoba. Czyli on nie wybierze jej. Bo też z drugiej strony musicie zrozumieć, że w tym momencie, gdyby to była jedna osoba dla jednej osoby, to człowiek byłby zmuszony, rozumiecie, do tej jednej osoby, tu by było w ogóle, ten człowiek byłby jakby zupełnie przez Boga ukierunkowany, tak? I by była zamknięta jego przestrzeń wyboru. A taki Bóg nie jest. Rozumiecie? Taki Bóg nie jest. To nie jest ten Bóg. To nie taki Bóg. A więc widzimy, wewnętrzne przekonanie. Duch przekonuje jedną, przekazuje nam jedną z opcji. Opcja ta musi być zdiagnozowana przez niżej wymienione czynniki. Ja Wam wymienię czynniki, bo teraz Ty masz przekonanie. Ale to, że Ty masz przekonanie i że Ty masz impuls ducha, to jest pierwsza rzecz, pierwsza furtka. Co teraz robisz? Po pierwsze, przyglądasz się, czy człowiek jest narodzony z Bożego Ducha. I jeżeli człowiek nie jest narodzony z Bożego Ducha, a Ty masz wewnętrzne przekonanie, że to jest ten człowiek, to on musi się narodzić z Bożego Ducha. Nie ma sytuacji takiej, że wchodzisz w związek małżeński z osobą nienarodzoną z Bożego Ducha. Ale możesz mieć wewnętrzne przekonanie, że człowiek, który jeszcze nie oddał życia Jezusowi, może być potencjalnym mężem czy żoną dla Ciebie. Co robisz? No przede wszystkim głosisz mu co?
Chrystusa. Chrystusa. Osobiście dawałem ślub dziewczynie, która sobie sama przyprowadziła do Jezusa chłopaka, chodziła przy nim dłuższy czas, przyprowadziła go do Jezusa, przyprowadziła go do kościoła, jej ojciec go ochrzcił, tak? Chłopak wszedł w służbę i ona zaczęła się przy nim wtedy co? Kręcić. Bo to jest mądra kobieta. Mądra. Jej siostra zrobiła to samo. Z tego co wiem, trzecia też zaczyna robić to samo. Bardzo dobra metoda. Widziały, że społeczność jest nieduża, że tam nie ma kogo za bardzo znaleźć. To sobie zewangelizowały chłopaków, wprowadziły je w służbę, przyjrzały się przez pewien okres czasu, jak oni się rozwijają i dzisiaj są szczęśliwymi żonami. Tak? Można? Można. Tylko po Bożemu. A więc narodzony z Bożego Ducha. Jeżeli nie jest narodzony z Bożego Ducha, prowadzimy człowieka do Jezusa, tak? Nie lecimy do Niego, tak? Tylko do Jezusa prowadzimy. Nie do nas prowadzimy, nie do nas prowadzimy. Nie przez nas do Jezusa, tylko do Jezusa, a potem my. Ja zawsze mówię, nie działając za Chrystusa, mówię. To nie tędy droga. Prostolinijnie. Masz wewnętrzne przekonanie, że to będzie twój facet czy twoja kobieta? Tak? Głoś jemu czy jej Chrystusa. Nie zdradzaj się, że jesteś najarany jak szczerbaty na suchary pre ciebie, tylko głoś Chrystusa, jak osobie, która miałaby być całe życie obca. Rozumiesz? Nie adoruj, tylko ewangelizuj. Przyjdzie do Jezusa, zostanie wypełniony Duchem Świętym, wejdzie w system Kościoła, zacznie adorować. Wszystko ma swoje miejsce. Czas i przestrzeń. To jest to. To tak działa. A więc narodzony z Bożego Ducha. Następnie podzielający duchowe poglądy na poziomie fundamentalnym. Czyli nie możesz się ożenić, czy wyjść za mąż za człowieka, który nawet jest narodzony z Bożego Ducha, ale on nie podziela twoich poglądów na poziomie fundamentalnym. Ja sobie nie wyobrażam, że ja sobie jestem kawalerem, znajduję sobie żonę, proszę ciebie, na przykład, i ta żona mówi, wiesz Artur, ja ciebie bardzo kocham, ale ja się w ogóle nie zgadzam z tym, co się dzieje u ciebie w kościele. Jak to się nie zgadzasz? No wiesz, ja uważam, że Bóg dzisiaj nie uzdrawia. Ja wiesz, ja uważam, że dzisiaj dary duchowe ustały. To co wy robicie? Wy w innych językach? Wiesz o co chodzi? Wiesz, jak my z nią porozmawiał? Koniec. I już by było po związku. Rozumiesz? Bo ja odpisz w tym samym języku. Bo ja bym nie mógł tak. Zrozum, to jest bardzo proste. Czy twój mąż czy żona mogliby nie mieć, nie podzielać twoich fundamentalnych poglądów? To jest strzał w kolano. Strzał w kolano. Tu nie chodzi o to, żeby się zgadzali ze wszystkim, w co ty dzisiaj wierzysz, bo ty możesz być na zupełnie różnym poziomie duchowym. Ale fundament musi być ten sam. Jeżeli ty głosisz Chrystusa, tak? A osoba, która ma zostać twoim mężem czy żoną, ona mówi, ja sobie nie wyobrażam, że ty będziesz głosił Chrystusa, a nasza przyszłość, a nasze nazwisko, a nasze życie. No jak? A więc podzielająca duchowe poglądy na poziomie fundamentalnym i po trzecie przejawiająca miłość do Jezusa na poziomie zauważalnym. To musi być człowiek, który kocha Jezusa na poziomie zauważalnym. Nie na takim... Też jestem chrześcijaninem. Też jestem chrześcijaninem. Co drugi demon mówi, że jest chrześcijaninem. Rozumiesz? Chrześcijaninem on jest. Papież też jest chrześcijaninem, Franciszek. Też jest chrześcijaninem, on mówi. I pokazuje, że jest chrześcijaninem, bo na piechotę przychodzi do Watykanu. Ostatnio patrzę w internecie, kto jeszcze na piechotę przychodzi do pracy, ja sobie myślę, co do pracy, daleko jaką zarobię mieszka. Podwinie kieckie pójdzie do pracy, wiesz o co chodzi, no kurczę, bez przesady. Ale się przywitał się z halabardzistą, to znaczy, że on jest co? Tak? Ja też się witam z cieciem, jak go gdzieś zobaczę. Człowieku, bo jestem kulturalny. Też jestem papieżem.
Mam żonę w dodatku. Głupota. Człowiek musi przejawiać miłość do Jezusa na poziomie widzialnym, a nie powiedzieć ci, że jest chrześcijaninem. Też jestem. I po czwarte, bardzo ważna rzecz, która może wielu z was wybić z rytmu, to to, że uroda nie jest istotna. Zwiewna i przemijająca jest uroda. Rozumiesz mnie? Urodą nie możesz się kierować. Bo to co? Zaraz ci wszystko powiem. Ale te cztery rzeczy są podstawowe. Narodzony z Bożego Ducha, bez względu na to, czy już jest, czy go przyprowadzisz. Podzielający duchowe poglądy na poziomie fundamentalnym, przejawiający miłość do Jezusa na poziomie zauważalnym i uroda nie jest ważna. Zapraszam do małżeństwa. Piękna sprawa, jestem za, zaznaczam. I teraz tak. Najważniejsze 10 cech dla kobiet. Czyli jeżeli jesteś mężczyzną, który szukasz żony, to teraz, po tym, kiedy ty już dostałeś wewnętrzne przekonanie, że ona to jest ta królowa życia, tak? To teraz spada ją. Czy ta królowa życia ma królewskie parametry? Bo jak ona nie ma, to może jeszcze nie dorosła i trzeba szukać następnej z tej grupy. Ta grupa jest większa, pamiętaj. To nie myśl, że to tylko, że to ona, bo to, teraz patrzymy na parametry. Jeśli ta królowa życia nie ma tych parametrów, rozumiesz, się numery na podwoziu nie zgadzają pro ciebie, to nie angażujemy się, że numer zgadzać musi. 10-cyfrowy numer, zaraz przeczytam. Duchowy winny. Ja? To jest na dworze, to jest po dworze. Aaa, bez bryciarza. Po pierwsze, co jest najważniejsze dla ciebie, kawalerze, żebyś rzecz zbadał? Czy ta kobieta będzie dawać ci wsparcie? Czyli cichy i zachęcający duch. Najważniejsza cecha kobiety. Cichy i zachęcający duch. Czy ona będzie dawać mi wsparcie? Ona nie będzie dawać mi wsparcia. To pierwsza cyfra nadwozia się nie zgadza. To 3 razy sztuka. Po drugie, czy ona jest opiekuńcza? Dlaczego? Bo to ma być matka. Czy to jest opiekuńcza osoba? To nie jest opiekuńcza osoba, to będziemy mieli problem później. Duszy. Po trzecie, czy ona jest godna zaufania? To jest godny zaufania człowiek. Ona musi być godna zaufania. Po czwarte, czy ona ma pozytywne nastawienie? Czy nie narzeka i nie zamartwia się? Pamiętajcie, mamy rok czasu, żeby te rzeczy badać. Rok. Czy ona ma... Rok nikt nie będzie udawał. Rok nikt nie da rady udawać. To Żydzi już sprawdzili. To żydowski rok. To jest niemożliwe, proszę ciebie, że przez rok, proszę ciebie, ty się z nią widujesz. Proszę ciebie, i ona jest cały czas pozytywnie nastawiona. A w dniu ślubu przełącznik przełączony. Takiego czegoś nie ma. Piąta rzecz. Czy ona przejawia w
swoich zachowaniach, wypowiedziach pewnego rodzaju gotowość seksualną, czy ona nie przejawia. Dla mężczyzny to jest bardzo ważna rzecz. Dla kobiet trochę mniej, ale dla mężczyzny to jest bardzo ważne. Z przyczyn prostych. Facet między 2 a 4 dni produkuje spermę. Jeżeli on jej w małżeństwie nie spożytkuje między 2 a 4 dni, to mu wali na banie. I możesz sobie w imieniu Jezus brać autorytet nad tym i ty dasz radę przetrwać. Tylko ja zawsze podkreślam, że czymś innym jest życie, a czymś innym wegetacja. Tak? I jak nie masz, bracie, daru celibatu, tak? A twoja przyszła żona będzie chciała z tobą uprawiać seks 3 dni po okresie, 1 dzień przed, no to masz pozamiatane, proszę ciebie, i koniec. No. I teraz trzeba pościć się, modlić. Tak? Zamiast chodzić na siłownię i zrobić modlitwy wstawiennicze, to trzeba dbać, proszę ciebie, o swoją głowę. Pytanie, czy cię na to stać? Nie stać cię, z góry ci mówię. Gorąca seksualnie, gotowa na eksperymentowanie. To jest to, co musi być w kobiecie twojego życia. Następnie to musi być osoba wyrozumiała. Wyrozumiała. Faceci z natury są bardziej popaprani. Naprawdę. Kobiety w ogóle są szlachetniejsze. Mężczyźni nie są tak szlachetni. Kobiety są stałe w pewnych rzeczach. Faceci nie we wszystkich. To, oczywiście w Duchu Świętym to się wszystko reguluje, tylko my dzisiaj nie mówimy o tym, że ty se masz, że ty mamy regulować. Mówimy o tym, jak wygląda formuła podstawowa, kiedy my szukamy na początku. Wyrozumiałe kobiety szukamy. 7 rzecz to ma to być osoba zaskakująca. W ogóle to jest mega ważne dla mężczyzny, żeby kobieta była zaskakująca. Ja wiem, panowie, że wielokrotnie nie chcecie o tym mówić, ale przecież doskonale wiecie, jeśli się potraficie przyznać do tego, że chcecie być zaskakiwani przez kobiety. Ja chcę. 8 rzecz to jest to, czy ona jest pracowita, nie czy to jest śmierdzący lenin. Kobieta musi być pracowita. Rozumiecie? 9 rzecz to jest mądrość, czyli umiejętność wprowadzania w życie wiedzy. I zaznaczam, tu nie chodzi o poziom intelektualny i nigdy się na tym nie poślizgnijcie. W ogóle nie mówimy tutaj o poziomach intelektualnych, bo ja wiem, że święte małżeństwa mogą mieć zupełnie różne poziomy intelektualne. Ale mądrość to nie jest poziom intelektualny. Mądrość to jest wiedza wprowadzana w życie. I kobieta musi być mądra. Bo Słowo Boże mówi, że kobieta mądrością swoją buduje dom. I o tym będę nauczał, kiedy będę mówił już o funkcjonowaniu w małżeństwie. Jak kobieta jest w stanie ogarnąć w ogóle wszystko. Jedna z nazw, świętych nazw kobiety, opisanej w Nowym Testamencie, to jest oikodespoteo. Domowa despotka. Oikodespoteo. I to jest duchowe. To znaczy, że to jest postać, która za pomocą swojej osobowości, wpływu duchowego przez swoją osobowość, wprowadza, tak, atmosferę nieba w domu. Ale nie dziś o tym mowa. A więc mądrość. I 10 rzecz. To ma w sobie coś, co cię pociąga i ja nie wiem co. I teraz to jest coś takiego, że to niekoniecznie jest uroda, ale musi mieć coś. Bez tego coś, czego ty możesz nawet sam nie umieć nazwać, chociaż raczej ty nazwiesz. Ktoś z boku nie nawet, co ty w niej widziałeś? Zabiorę to do grobu ze sobą. Ale to jest coś, co było mega ważne.
To może być jakiś element wyglądu, zachowania, proszę ciebie, nie wiem, może powieka drga, człowieku, w jakiś taki sposób, proszę ciebie, który cię kręci, rozumiesz, i koniec. I to się śni po nocach, ta powieka. I co zrobić? I koniec. I to jest w porządku. To jest 10 takich rzeczy. Dająca wsparcie, czyli cichy, zachęcający duch, opiekuńcza, godna zaufania, pozytywnie nastawiona, gorąca seksualnie i gotowa na eksperymentowanie, wyrozumiała, zaskakująca, pracowita, mądra i ta powieka potem. I to jest drugi etap. To jest drugi etap. Obserwujemy osobę. Spotykamy się przez ten rok, o którym będę mówił na drugiej sesji, ten izraelski rok. Tak? On czasami może trwać 3 miesiące, czasami 2 lata, ja nie wiem. Wszystko zależy, proszę ciebie, od obserwacji. Tak? Dla mężczyzny. I teraz, jeżeli szukasz męża, to jest bardzo ważna rzecz, żebyś zwracała uwagę na te cechy. Po pierwsze, twój facet musi być zaradny życiowo, w całej rozciągłości i to musi być widzialne. Nie bierz sobie pierdoły i nie mów, że tak cię prowadzi Pan. W życiu Pan cię nie zaprowadzi do pierdoły życiowej. Najprawdopodobniej, jeżeli ty pierdoły sobie bierzesz, rozumiesz? To robisz projekcję, którą miałeś gdzieś głęboko w swojej zaburzonej duszy. Pewnie chcesz być dla niego matką, bo sobie myślisz, jak będę miała takiego synka, to dymy nie odejdzie. Najczęściej tak, ty o synusia sobie bierzesz, ten synuś tak chodzi koło ciebie, bo nic nie umie zrobić, proszę ciebie, cycka doi i on w ten sposób, proszę ciebie, przydobie, mam męża i smycz. Jest nam dobrze. Rozumiesz, o co chodzi? Nie! Twój mąż musi być zaradny życiowo. Zaradny. Radzący sobie. Facet musi sobie w życiu radzić. Rozumiecie? Bo to jest wojownik, to jest łowca, on ma przynosić zwierzynę do domu. Co on będzie przynosił do domu? Chrabąszcze? To chcesz gotować całe życie. Spaghetti z żyżownic? Człowieku, zastanów się. To nie ma być zbieracz. Zbieracza sobie wzięło. Po drugie, to jest stabilność. Facet ma być stabilny życiowo. Stabilny. Nie do ruszenia, a nie, że lada wiatr historii powieje. Dzisiaj to się nazywa mężczyzna metro. Jak metroseksualny, mężczyzna metroseksualny. Dają mu klucz do ręki, on bierze, co to jest? On nie wie, metroseksualny dzisiaj słuchaj się. Metroseksualny. Szok. Stabilność. I to też stabilność życiowa w różnych dziedzinach. Stabilność. Stabilność. Na to trzeba zwracać uwagę. Czy to jest stabilna życiowo postać? Po trzecie, odpowiedzialność. Potężna cecha mężczyzny. To jest odpowiedzialny człowiek. Czy on nie jest odpowiedzialny? Czy on w ogóle jak coś mówi, to on to robi? Czy on realizuje jasno pewne projekty w życiu? Czy on też siedzi, dłubie sobie w nosie i mówi, Bóg jest z nami. Se poradzimy. Chusteczkę wezmę teraz. Człowieku, no. Ja nie mogę, wiecie o co chodzi? Ja jestem facetem, jak ja patrzę na niektórych facetów, nie? Szczególnie w kościołach w ogóle, w szeroko pojętym kościele, ja mówię, Chryste jedyny. Mówię, już rozumiem, że jesteśmy ostatecznym planem. Mówię, że nie ma planu B, bo ja już wiem, że nie ma planu B. I w ogóle, wiesz, padam wtedy na kolana, skłaniam swoją głowę i mówię, Panie, jeszcze większy szacun za odwagę. Szacun za odwagę. Z takimi facetami w ogóle, człowieku, nie wiem, czy byśmy na troje poszli.
byśmy obronili Troję. Odpowiedzialność. Następnie stanowczość, czyli zdecydowanie. Czy to jest zdecydowany mężczyzna? Czy to jest człowiek, który ma jasne, klarowne odpowiedzi, że tak to tak, nie to nie. Że jak idzie to idzie, jak stoi to stoi, jak siedzi to siedzi. Rozumiesz? Czy to taki jest człowiek? Piąta rzecz to jest troskliwość, czyli opiekuńczość. Czy ten człowiek jest troskliwy? Czy to jest troskliwa postać? Czy on jest w stanie być dotykającym głębokich sfer twojego życia? Czy on to jest w stanie zrobić, tak? Następnie, czy jest to człowiek czuły, czułość? Ludzie myślą, że w ogóle siła mężczyzny wyklucza czułość, a to jest nieprawda. To jest nieprawda. Im dłużej chodzę z Bogiem, tym jestem bardziej silny, bardziej stanowczy i bardziej czuły. Tak jest ze mną. Następnie odwaga. To musi być odważny facet. Nie bierz sobie tchórza. Nie bierz sobie tchórza. Że to będzie coś, co się będzie cofał przed każdą opresją życiową. Rozumiem, o co chodzi. Że ktoś do ciebie podejdzie na ulicy, proszę ciebie, a on będzie do niego krzyczał w imieniu Jezusa, nie ruszaj mojej żony. Niech cię ręka boska broni, takiego faceta zejrzeć. Rozumiesz? Nie, no, proszę cię. No nie tędy drogę. Rozumiecie? Bo Bóg taki nie jest. Tak? Następnie, czy ma poczucie humoru? Proszę cię, szukaj faceta z poczuciem humoru. To się ludziom wydaje tak mało istotne, to jest bardzo ważne w życiu. Mężczyzna, który nie ma poczucia humoru, tak? Zacznie w pewnym sensie gnuśnieć bardzo szybko. On się zrobi sztywny w życiu. Sztywniak taki. I to w negatywnym tutaj słowa znaczeniu zaznaczam. Kto ma uszy, niechaj słucha. Następnie błyskotliwość. To musi być błyskotliwy mężczyzna. Każdy mężczyzna chce imponować. I to jest naturalne. Panowie, w ogóle nie zatrzymujcie się w imponowaniu komukolwiek. Imponujcie. Bo masz to wpisane przez Boga w twoją męską naturę. Masz imponować. Rozumiesz? A więc, drogie panie, szukajcie męża, szukajcie człowieka, który jest błyskotliwy. No i oczywiście musi mieć te coś. Też nie wiem co. Tutaj to już w ogóle nie wiem co. Tam co jeszcze wiedziałem, co mnie wiedzę, teraz tutaj nie wiem. Duża stopę, żebyś nie zapadał w śniegu na przykład. Taki facet będzie miał, zaraz spojrzysz na niego, jest bezpieczny człowiek. Rozumiesz? Na przykład. Albo krótka stopa przy lewą zmywaku, żeby stał się nie chlapał. Też. Coś takiego w nim znajdziesz, co w ogóle jest w ogóle naprawdę takiego twojego i też bardzo osobistego. I mamy tutaj etap drugi. Widzieliśmy drugi etap właśnie. Czyli my musimy spadać tego czeka. Ludzie, wewnętrzne przekonanie jest furtką, a następnie jest tenże test. To test. Nie bójmy się tego, nie mówmy sobie, ja czasami się patrzę w ogóle, ja mówię do człowieka, człowieku, czy ta osoba, którą ty sobie wybrałeś, ona ma te cechy? No nie, nie ma. Ja mówię, to jest w ogóle, skąd? Bo ja mam takie przekonanie od Boga. Ja mówię, no nie masz przekonania od Boga. No. Masz jakieś coś, ale nie przekonanie od Boga. Rozumiecie? Ludzie, jak macie, jak jest chora dusza jest, to ta chora dusza będzie takie rzeczy będzie robiła, że się w głowie nie mieści. Jak jest chora dusza, bo w dzieciństwie została poraniona, to ona najpierw będzie się przyglądała w ogóle partnerom życiowym z perspektywy chorej matki, chorego ojca. Jak człowiek miał różne związki w życiu, to na przykład będzie szukał w tej nowej osobie pozytywnych rzeczy z tych związków. Albo jak dostrzeże jakąś negatywną cechę, która była w związku, to się zacznie cofać. Dlatego tak zdrowo, tak potrzeba takiego zdrowia. Ale więc mamy wewnętrzne przekonanie, już wiemy, jest na celowniku, rozumiesz? I teraz przeprowadzamy test osobowościowy, bo to jest ten rok.
po to ten rok. I teraz, kiedy to już następuje, kiedy my to przebadamy i pozytywnie wypadnie ta osoba, nie? No to co? To przychodzi trzeci etap, możemy się zakochać. Dziwny jest. Coś wam powiem. To ty decydujesz, w kim się zakochujesz, a nie zakochanie decyduje, że się zakochało. Ty się możesz zakochać, kiedy chcesz. Bo kto jest panem nad uczuciami? Zgadnij. Ty. Ludzie mówią, zakochałem się i już jest po wszystkim. Ja mówię, ale dlaczego? Bo się zakochałem. O! Mówię, a słyszałeś, mówię, o tym, że panujesz nad uczuciami? No tak, wiesz, słyszałem, ale się zakochałem. Ja już się zakochałem i koniec. Jemu już nic nie powiesz, bo on się zakochał. A ja mówię, ale zakochanie jest zależne od twojej decyzji. To ja sobie pozwalam na to, żeby się zakochać i ja decyduję o tym, żeby się nie zakochać. Skąd w ogóle pomysł, że to emocje kierują człowiekiem, a nie człowiek emocjami? Co to za pomysł? Dopiero kiedy jest wewnętrzne przekonanie, primo. Dopiero kiedy jest przejście, tak, testu osobowościowego, sekundo, to następuje tercio, czyli zakochanie. Teraz się zakochujesz. Czyli otwierasz się, tak, i zapraszasz motyle do żołądka. I se pulgocz. I w porządku. Tak? Ale najpierw wyłapałeś prawidłowy grunt do bulgotania. Bulgosz na szczęście. Życzę ci tego. Ale dopiero w trzeciej części tego meczu. I co dalej? Kiedy my się modlimy w ogóle o męża czy żonę, to nie wyklucza tego, że mamy ich szukać. Niektórzy się modlą o męża czy żonę i tak sobie siedzą, tak się, i oni się tak modlą. Ja mówię, szukasz męża czy żony? Nie, ja się modlę. Bóg jest swatem, powiedziałeś, ja mówię, wiesz, ale też powiedziałem, że kto znalazł żonę, ten znalazł coś dobrego. Mówię, podkreślimy słowo znalazł, znalazł, znalazł. Kto szuka, ten co? Znajduje. Żeby znaleźć, trzeba co? Szukać, szukać, szukać. A człowiek nie szuka, leży do góry kołami i on myśli, że teraz Bóg mu co zrobi, że mu zwali babę. I on se leży, podnie się, kiedy noga spadła. Popatrzył, w porządku. To jest iluzja, to jest iluzja. Ani kobiety, ani mężczyźni nie spadają z nieba i nie dajcie się wkręcić jakieś chore wariacje. Masz się modlić, masz wierzyć, masz przyjąć wewnętrzne przekonanie, rozumiesz? I masz szukać. Szukaj sobie. Szukaj, chodź, szukaj, umawiaj się. Często dopiero podczas szukania modlisz się, wierzysz i dopiero podczas szukania, rozumiesz, zaczynasz widzieć, że gdzie wewnętrzne przekonanie cię kieruje. Z jedną się umówiłeś, z drugą się umówiłeś, z trzecią się umówiłeś. Chrześcijanie to albo się w ogóle boją umawiać na randki, bo mówią, na randki to się w świecie umawiamy, a ja mówię, a w kościele to się na co umawiasz, no na to, jak to nazwiemy? Katolicy to by to jakoś ładnie nazwali, bo oni wszystko ładnie nazwali, wszystko. Człowieku, ja w ogóle tak szanuję te nazywnictwo, człowieku, świeca Lorata. Człowieku, za cholerę nie wiem, dlaczego Lorata. Proszę mnie, różne tam rzeczy, wiesz, o co chodzi. To, mnie, to też by nazwali jakoś, nie wiem, jak się to by naszego nazwali. Na przykład, nie wiem, kwadromacja albo jakaś inna rzecz. Ale zostańmy przy normalnym nazywnictwie, że się należy umawiać na randki. Tak? Jest drugi kanał, ludzie myślą, że od razu na randki, on poszli na randkę, powiedziałem, popatrzył, wylądowali w łóżku, się to pokutują obydwaj. Randka się skończyła. Przychodzą, mówią, my nie dla siebie jesteśmy. Ja mówię, dlaczego nie dla siebie jesteście? Mówię, co się stało? Petting, petting. Patrzy na mnie, ja mówię. I chory królik jest dystałkiem, mówi. Petting. Człowieku. Poszli na randki. Umawiasz się na randki, tak? Bo szukasz.
Nie po to, że się ładujesz komuś do łóżka i bedding, proszę ciebie. I udajesz, że jest wszystko w porządku, bo nie było stosunku seksualnego. Rozumiesz? Bo że znalazłeś jakąś formułę dziką. A potem pokutujesz, trzeba na ciebie kłaść ręce, wyrzucać ducha beddingu z ciebie i ty dochodzisz do siebie przez 3 miesiące i nie możesz głosić Ewangelii na ulicach, proszę ciebie, bo ty chodzisz człowieku załamany jak dach sołtysa, człowieku. To nie ten droga! No ja! Ale szukasz! Szukasz! Nie w innym celu, tylko po to, żeby móc się zorientować, że to tam cię prowadzi duch. To tam cię prowadzi duch. Gdzie szukamy? Wszędzie szukamy. Modlimy się i szukamy. Mamy oczy otwarte. Tak jak mamy oczy otwarte na to, żeby głosić Chrystusa, żeby uzdrawiać chorych, wypędzać demony, prorokować, tak mamy oczy otwarte na męża czy żonę. Pozwalamy Duchowi Świętemu, żeby nas prowadził. Chodzimy, człowieku, patrzymy, człowieku, rozumiesz, strzelamy oczyma. W ogóle nie bój się. Porządliwość zachodzi wtedy, tak? Kiedy chcesz to coś dla siebie teraz, tak? A nie, że patrzysz. A co masz robić? Zamkniętymi oczami szukać? Tak się ludziom wydaje. To jest moralne. Nie, patrzę, a fajna dziewczyna, w ogóle modlę się w innych językach, patrzę, w ogóle całkiem, ale nie ma wewnętrznego przekonania, dziękuję uprzejmie, lecę dalej, tak? Czy to proste? Ludzie w ogóle upraszczajmy życie sobie. Upraszczajmy życie. A kiedy widzę, ok, mam wewnętrzne przekonanie, robię ruch. Robię ruch. I rzecz bardzo ważna. Pamiętaj, że diabeł podsyła substytuty. Więc bądź czujny. Pamiętaj, że diabeł, kiedy ty zaczynasz szukać żony, szukać męża, to diabeł podsyła substytuty. Przychodzą zastępcze rzeczy. Zastępcze. Tak? Się trafi jakaś filistynka, przebrana za Żydówkę i koniec. Udaje, całkiem dobrze w duchowym hebrajskim mówi. Rozumiesz? Ty poleciałeś, bo myślałeś prawdziwa hebrajka. Rozumiesz? Patrzysz, a ona z Filistei. Ludzie udają tylko po to, żeby kogoś poznać. A ludzie w kościołach, zamiast być wierzący, to są naiwni. Myślą, że wszystko złoto, co się świeci. Ja już widziałem masę różnych rzeczy. Ja widziałem ludzi, którzy przychodzili i udawali wierzących, żeby tylko z kimś się ohajtać z kościoła. Ja sam chrzciłem takich ludzi. A potem pokutowałem. Rozumiesz? Ja widziałem, jak ludzie udają mówienie innymi językami, żeby tylko się z kimś hajpnąć. Rozumiesz? A jak zostały rzeczy zdyskredytowane, to natychmiast się ulatniali. Chcę, żebyście rozumieli to. Twoje prowadzenie przez Bożego Ducha jest tutaj kluczowe. Zobaczcie, dlaczego tak ważne jest chodzenie w wierze, poznawanie Boga, rozumienie serca Boga. Bo pomylić się nie jest trudno, jeśli jest się zaburzony. Jeśli się cały czas lata, już muszę mieć żonę, już muszę mieć męża. Dziury w środku jak po kulach, rozumiesz? Człowiek niezaspokojony wewnętrznie i teraz już, on musi już. Ja mówię, uspokój się, wyluzuj, szukaj Pana. Rozumiesz? Szukaj Pana. Zaraz się zjawi, spokojnie. No ale kto będzie chciał podziurowionego gościa? No człowiek, no do czego na ciebie będzie używać? Do przesiewania klusek, no bez przesady. Weź się wylecz. Na razie namaszczenie durszlaka jest na tobie, rozumiesz? Chodzi o to, żebyście zobaczyli, jak to jest ważne. Diabeł daje substytuty. Bo diabeł chce, żebyśmy trwali potem przez wiele lat w kanale życiowym. Bo potem się dzieci pojawiają. Rozumiesz? I jest lewe małżeństwo, i są dzieci, i ty siedzisz jak zbity pies. I przypadło, proszę ciebie, na wiele lat często twoje powołanie.
i wycofałeś się ze służby, i wycofałeś się z życia. I dopiero siedzisz, potem pokutujesz, rozwodzisz się, tak? Rozłamy człowieku, rozerwania, dzieci człowieku, rozumiesz? Ryczą, rozumiesz? I co się dzieje? Po co? Jak można łatwiej. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem uczenia się na błędach. Ja nie chcę się uczyć na błędach, ludzie, rozumiecie? Mówcie o tym też tym, którym częstokroć duszpasterzujecie. Wy z was, którzy jesteście duszpasterzami. Uczcie tego. Uczcie.